Mieszkańcy Sosnowca po raz kolejny narzekają na brak ciepła zarówno w kaloryferach, jak i kranach. O ostatniej awarii informowaliśmy w listopadzie, kiedy to awaria w elektrociepłowni Będzin doprowadziła do przerw w dostawie ciepła. Od czwartku mieszkańcy kilku dzielnic alarmują w mediach społecznościowych, że w ich domach temperatura znacząco spada, a kaloryfery pozostają zimne. Tym razem, jak sprawdziła Fatima Orlińska, awarię miał ArcelorMittal, skąd doprowadzane jest ciepło do rejonu sosnowieckiej Dańdówki. O zimnych kaloryferach i braku ciepłej wody w kranach mieszkańcy Sosnowca alarmowali, że to kolejny raz na przestrzeni kilku dni, gdy podczas mrozu na zewnątrz temperatura w ich mieszkaniach wynosi zaledwie kilkanaście stopni. Nie pierwszy raz, no zimno w domu, ja mieszkam na parterze, mam bardzo zimno, woda zimna, zimno w domu, dobrze, że mam grzejnik taki i włączam, no ale kto mi to zwróci? Ja wczoraj przyszedłem późno wieczorem do domu i zauważyłem, że nie grzeją. No dzisiaj miałem trochę pracy i nawet nie zgłaszałem, bo zaczynają znowu grzać. Od wczoraj od rana nie ma ani ciepłej wody, ani ogrzewania do tej pory. W domu jest teraz tak zimno, że tak jak byłam ubrana, po prostu tak jak wyszłam na dwór, tylko bez kurtki, to się nie da siedzieć. Jeszcze coś zrobić, tak, ale siedzieć się nie da, bo jest niemożliwe. Jest tak zimno. I jak mówią mieszkańcy sosnowieckiej Dańdówki, to sytuacja powtarzająca się już któryś z kolei raz. Do tego zarzucają lokalnej spółdzielni mieszkaniowej zaniedbania. Dziury w ścianach zresztą widać, można palca wsadzić. Nikt tego nie robi. Mieszkanie kierownika jest wyremontowane zewnętrznie, czyli wszystkie fugi w cegłach na pierwszym piętrze przy placu zabaw jest wyremontowane tak, jak powinno się być. Tak jak wszystkie kamienice powinny być odrestaurowane, bo podobno podlegają pod konserwatora zabytków. Jak informował rano w mediach społecznościowych prezydent Sosnowca, problem z brakiem ciepła odczuwały również placówki edukacyjne. Sytuacja okazała się wynikiem awarii gazociągu dostawcy ciepła, w tym wypadku ArcelorMittal. Z samego rana otrzymaliśmy informacje od ArcelorMittal o awarii ogrzewania w rejonie Dańdówki, Walcowni i okolic. To właśnie ta firma jest odpowiedzialna za dostarczanie ciepła w tę część miasta. Trwają prace związane z uzupełnieniem sieci centralnego ogrzewania na ulicy Maliny. Jeżeli nie pojawi się wyciek, otrzymamy informacje o zakończeniu prac. Jak po południu poinformowała rzeczniczka prasowa ArcelorMittal, awaria została usunięta, jednak dostarczanie ciepła do mieszkań może trochę potrwać. W wyniku tego rozszczelnienia ciepło nie dochodziło na osiedle Maliny. Niezwłocznie podjęto pracę w celu zlokalizowania i wyeliminowania usterki. Obecnie sieć została napełniona, sytuacja jest opanowana, a parametry w normie. Cały czas o sytuacji na bieżąco informowaliśmy Urząd Miasta Sosnowiec oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jak również przekazała spółka, sytuacja bieżąca nie miała nic wspólnego z zeszłotygodniową awarią, kiedy to były prowadzone prace na innym odcinku sieci.